Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 244. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Spędzamy średnio kilka godzin dziennie w social mediach. Oddajemy im swój cenny czas, feed nas wciąga i nie pozwala oderwać się od ekranu. Nasza uwaga jest wciąż rozpraszana licznymi powiadomieniami. Coraz trudniej jest nam się skupić, bo treści są coraz krótsze i bardziej dynamiczne. Mniej czytamy, gorzej pracujemy, czujemy się niewystarczający, bardziej samotni. Mam wymieniać dalej? Po takim wstępie ja sama mam ochotę zadać sobie pytanie, po co nam to wszystko jest, ale ten odcinek nie ma na celu zachęcić Was do porzucenia social mediów, a do określenia swojej relacji z nimi. Zaprosiłam do siebie po raz trzeci Joannę Glogazę, autorkę książki Ekonomia uwagi, czyli jak nie przeskrolować sobie życia, aby nauczyła nas zdrowo korzystać z mediów społecznościowych. Zrozumiemy skalę problemu, zweryfikujemy to, jak z nich korzystamy i poznamy narzędzia, które ułatwią nam powrót do sieci. No właśnie, mówię powrót, bo kiedy emituję tę rozmowę, udaję się na dwutygodniowy detoks cyfrowy, nawet ponad, by poobserwować swoje instagramowe nawyki i wprowadzić do życia zmiany. Po co? By właśnie nie przeskrolować sobie życia. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest marka Sonos, czyli producent mojego ukochanego głośnika Roam. W tym roku muzyka towarzyszyła mi każdego dnia i nie wyobrażam sobie puszczania ulubionych utworów w domu bez dobrego głośnika. A dlaczego Sonos? Nie ukrywam, że design ma dla mnie duże znaczenie. Jest kompaktowy, estetyczny. Ja wybrałam ten w przydymionym, zielonym kolorze. Dodatkowo korzystanie z głośnika Sonos jest bardzo wygodne. Wystarczy pobrać aplikację. Można łączyć się też z innymi urządzeniami marki i odtwarzać muzykę jednocześnie w różnych miejscach. Dla mnie zdecydowanie jest to odkrycie roku. Bardzo, bardzo Wam polecam. A teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Joanną Glogazą. Cześć Asiu. Cześć Karo, dzięki za zaproszenie. Po raz kolejny, jest mi mega miło. No właśnie, z przyjemnością. I po raz kolejny, bo chyba po raz trzeci. I to też jest ciekawe, bo widzimy się na przestrzeni lat. To są takie dobre przerwy, żeby też pewne rzeczy sobie podsumować. Ale to, co dla mnie jest niesamowite, to jest to, że tak jak się spotykamy, można powiedzieć, regularnie, to te tematy bardzo ewoluują, aczkolwiek w przypadku dzisiejszego nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest ewolucja, to jest trochę taka rewolucja, to jest zupełnie inna tematyka. I tak zastanawiam się, czy ty, ja też znam ciebie, co niektórzy może wiedzą, od wielu, wielu lat z sieci, czy ty te, nie wiem kiedy to było, kilkanaście lat temu, zakładając bloga modowego, wyobrażałaś sobie, że twoja ścieżka zawodowa i jakby obiekty zainteresowań pójdą w taką stronę? Absolutnie nie. Myślę, że też nie miałam szans, bo teraz sobie zdałam sprawę z tego, że w mojej książce ostatniej i w tej tematyce ostatniej, w której się poruszam, czyli jak tam się bronić przed tym, co nam złego robią social media, jakby nie miałam szans o tym pomyśleć, bo ich wtedy za bardzo nie było jeszcze. Gdzieś chyba nie było w ogóle Instagrama. Wydaje mi się, że w ogóle nie istniał. A jeżeli się pojawił parę lat później, to była taka aplikacja do wrzucania sobie filtra retro na zdjęcie śniadania. To był chyba 2008, kiedy ja odkryłam twojego bloga, albo wtedy, kiedy go założyłaś, coś tego typu. Wtedy na pewno nie było Instagrama, ja na pewno nie korzystałam z Instagrama. I rzeczywiście te pierwsze momenty instagramowe były takie mocno przaśne, jeśli chodzi o filtry i takie bardzo dla znajomych, więc to były zupełnie inne czasy, więc totalnie nie mogła się tym tego nie spodziewać, ale ja mam taki pomysł, słuchaj, na nadchodzące tygodnie, a mianowicie na
ten okres świąteczno-noworoczny, że chciałabym zrobić sobie już słynny detoks cyfrowy. Detoksik. Mhm. Taki, z tego co policzyłam, uda mi się 2-3-tygodniowy. Mhm. I czy ty myślisz, że to jest dobry pomysł? No jak tak czujesz? No to śmiało. W sensie myślę, że nie ma żadnych takich zasad, takich do's and don'ts. Jedyna rzecz, jaka zawsze mi przychodzi do głowy przy detoksach, to jest czemu on ma służyć. Czy to jest tak, że po prostu chcemy sobie zrobić przerwę i spoko, to wtedy nie trzeba nad tym jakoś szczególnie dużo myśleć, ale jak chcemy jakoś tam zmienić swoją relację z mediami społecznościowymi, na przykład robimy ten detoks z założeniem, że później będziemy używać ich mniej, no to oprócz tej przerwy warto się tam zastanowić nad naszymi nawykami, nad tym, po co my właściwie tam siedzimy, co my tam oglądamy i tak dalej, bo niestety wtedy sama przerwa nie pomoże. A jeszcze chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś na początku, że to są różne tematy, bo też mi tak przyszło do głowy, że jasne są, ale moim zdaniem one się mocno ze sobą łączą, bo wspólnym mianownikiem dla mnie jest taki, nie wiem, tak jak skomercjalizowanie wszystkiego i takie wciskanie nas w konsumpcję, czy to treści, czy to ubrań, w które wciska nas jednak kapitalizm i zależy mu na tym, żebyśmy albo siedzieli dużo na Insta i oglądali dużo reklam, albo kupowali dużo ciuchów, więc dla mnie one jakoś tam się jednak łączą ze sobą. Myślisz, że robiąc sobie na przykład właśnie taki detoks cyfrowy, możemy dojść do wniosków o wiele bardziej ogólnych, niż się tego spodziewamy? Tak. Że niby chodzi o Instagrama, tak naprawdę chodzi o coś więcej? Myślę, że jak najbardziej. Też mamy wtedy czas w ogóle się przyjrzeć sobie i się zastanowić nad sobą i nad tym, jak spędzamy dzień i co my sobie myślimy o sobie i o świecie, bo się tak nie rozpraszamy i mamy no zwyczajnie więcej czasu. A czy to, co ty mówisz na przykład o detoksach, że warto podejść do tego uważnie i nie robić tego detoksu tak usunę Instagrama i potem wrócę bezrefleksyjnie, to wynika z tego, że sama próbowałaś i doszłaś do tego, że taki nieprzemyślany detoks nic nie wnosi? Mm-hmm. Jak to się stało, że czujesz teraz, że wiesz, jak to zrobić tak, żeby to zadziałało? Mm-hmm. Też chciałam się szybciutko wytłumaczyć, że nie czuję się absolutnie buddą Instagrama i zen guru. I mi też totalnie się zdarza gdzieś tam, nie wiem, wpaść, poskrolować. Ale czuję, że mam teraz jakąś taką strukturę, która mi pozwala się z tego w miarę szybko wymiksować. I że w ogóle jakby wiem, co chcę i wiem, jak mam traktować te media społeczne, jaką rolę bym chciała, żeby odgrywały w moim życiu. Niewielką. Mm-hmm. Ale wcześniej miałam wrażenie, że mi się tak wszystko wlewało. I tak jak mówisz, miałam tam, nie wiem, przez kilka lat z rzędu jakieś takie postanowienia noworoczne. Miałam 2 postanowienia noworoczne, które nigdy mi nie wychodziły. W ogóle osobna kwestia. Postanowień. Czy to w ogóle ma sens. Pierwsze to było jeść mniej słodyczy i było to dokładnie tak sprecyzowane i dokładnie tak określone. No i wiadomo, że nie wiem, trzeciego... Ale mniej niż wczoraj, czy mniej niż w zeszłym roku? Po prostu mniej, czy mniej niż sąsiad? Mniej, no, czego nie rozumiesz? I zwykle 3 stycznia byłam w Żabce po czekapiki. Jeszcze mam taki wysublimowany gust słodyczowy, żeby to chyba też było jakieś, nie wiem, ciastko, nie, czekapiki. A po drugie mniej scrollować i to jest jakby równie precyzyjnie określony cel i też mi to nigdy nie wychodziło, aż w końcu się wkurzyłam i stwierdziłam, nawet nie pamiętam, co było jakimś takim moją iskierką, która tak to u mnie zapaliła. Stwierdziłam, że kurczę, że tyle czasu na mnie na to schodzi, tyle mi życia przelatuje między palcami i to jest taki powszechny problem, więc stwierdziłam, że no dobra, jest takie powiedzenie, które się przypisuje Einsteinowi, ale połowę cytatów w internecie się jemu przypisuje, więc nie wiem, czy to jest legitne, że szaleństwem jest robić w kółko to samo i oczekiwać innych efektów, więc stwierdziłam, że się douczę. No i poczytałam przede wszystkim o nawykach, dużo też poczytałam o takim, teraz to się po angielsku nazywa tam digital well-being, czy tam digital minimalizm. W Stanach Cal Newport jest wielkim tam guru i słusznie tego ruchu, bo ma super zasługi i ma super podejście. No i tak powolutku testowałam na sobie, jak już się trochę poczułam, że jest mi lepiej, to miałam parę królików doświadczalnych i mam wrażenie, że udało mi się jakieś takie schematy wypracować, że są takie rzeczy, które możemy zrobić, żeby sobie pomóc, jak nie chcemy z tych mediów społecznościowych rezygnować zupełnie, ale też nie chcemy, żeby nas wciągały więcej niż byśmy chcieli. No właśnie, bo jak słyszymy tyle, nie wiem, czy to są negatywne opinie, ale dowiadujemy się wielu szkodliwych aspektów związanych z mediami społecznościowymi albo decydujemy się zrobić detoks, to może nam się pojawiać takie zero-jedynkowe myślenie. Sama myślę, jestem też winna tutaj, że
po co mi są te media społecznościowe, że usuwam Instagrama, po co mam się uczyć korzystać z tego sensownie, może to jest samo zło. Czy takie skrajne podejście też uważasz za problematyczne, czy to też nie, jest rozwiązanie dla niektórych? Jak ktoś mało, ten to śmiało. To w ogóle rozwiązuje wiele problemów i myślę, że jest ogólnie łatwiejszym wyjściem. Jak ktoś czuje, że używa za dużo, że źle to na niego wpływa, że nie może się skupić, że jakoś, nie wiem, jego samoocena nie wychodzi na tym dobrze i stwierdza, po co mi to, no to śmiało. To jest super rozwiązanie, ale wydaje mi się, że to jest jednak dla małego procenta osób, że jest bardzo dużo osób, które mimo wszystko mają jakieś tam powody, żeby na tym Instagramie być. To jest w ogóle dobre, żeby się zastanowić nad tym, po co my tam jesteśmy i jakie sobie tam nasze potrzeby zaspokajamy. I wtedy warto zrobić rzeczy, które sprawią, że będzie się nam tam po prostu lepiej funkcjonowało i w takim zakresie, w jakim chcemy. No bo wiadomo, że te aplikacje są wszystkie zrobione tak, że jak już tam wejdziemy, to na 50 tysięcy sposobów się starają nas nie wypuścić albo sprawić, że za chwilę wejdziemy znowu. Dlatego w ogóle się nie dziwię osobom, które rezygnują w ogóle. Kasia Kędzierska, nie wiem, czy kojarzysz. Kasia prowadzi bloga Simplista o minimalizmie i zrezygnowała jakiś czas temu z social mediów zupełnie. Wydaje mi się, że to już jakoś rok temu było. I nagrała nawet odcinek podcastu o tym, jak się bez tego żyje, którego jeszcze nie przesłuchałam, ale podobno jest super, więc to też jest jakaś droga i myślę, że też wiele osób może z niej skorzystać. Zwłaszcza jak nie mamy nic wspólnego, nie wiem, jakoś tam zawodowo. No. A czy ten czynnik, przyznam, że czytałam twojego e-booka, więc wiem, że ten czynnik jest ważny, że my korzystamy z takiej wymówki, że musimy być w mediach społecznościowych, bo to jest nam potrzebne do pracy. I nawet nie w taki bezpośredni sposób, typu, że jesteśmy twórcami internetowymi, ale na przykład robimy tam research, czy pracujemy dla firmy, która jest obecna w mediach społecznościowych i potrzebujemy po prostu podglądać, co tam się dzieje. To jest, zakładam, jeden z powodów, jedna z wymówek, zależy jak na to spojrzeć. Jakie są właśnie różne takie rzeczy, które my sobie opowiadamy i czy to rzeczywiście jest zasadne twoim zdaniem? To jest super, super wymóweczka, którą poruszyłaś, bo rzeczywiście mam wrażenie, że dużo osób tak robi i oczywiście jak ktoś używa tego Instagrama do pracy, ma na przykład, nie wiem, swoją markę, robi biżuterię i wrzuca tam jakieś posty, gdzie pokazuje swoje nowe kolczyki, które zrobił, to jasne, jak śmiało, tylko że bardzo często mówimy sobie, a przecież mam swoją markę biżuteryjną, to muszę być na tym Instagramie, a potem się okazuje, że przez 6 godzin scrollowaliśmy, przez 20 minut może wrzucaliśmy to zdjęcie i odpowiadaliśmy na komentarze, a przez 6 godzin scrollowaliśmy, nie wiem co teraz, shopy pracze chyba są na topie. Pojęcia nie mam, nie chcę wiedzieć. I jakieś, nie wiem, oglądaliśmy dramę jakiejś celebrytek, która powiedziała, że jest młoda na brzydotę i śledziliśmy komentarze i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo często tak sami siebie bullshitujemy i te social media nawet się nie muszą za bardzo wysilać, żeby nas wciągać, bo my jakby sami siebie tak omacamy. Tak, że robi się to dużo prostsze. Kolejną taką wymóweczką jest to, że jesteśmy tam dla darmowej edukacji. I rzeczywiście... To też jest taki mocny argument, bo to brzmi tak sensownie. No tutaj pracujemy, uczymy się. Ktoś się nigdy czegoś nie nauczył z Instagrama. Ja się na przykład dowiedziałam z Instagrama, że trzeba czyścić filtr w pralce. W ogóle nie wiedziałam, że pralka ma filtr i że trzeba cokolwiek z nim robić. Wiedziałaś? No właśnie. To nie jest bezzasadne. Tak. Też nie zmieniło to mojego życia i muszę się przyznać, że nigdy tego z tą wiedzą nic nie zrobiłam. Wiedza mniej użyteczna. Tak, ale no jest tak, że bardzo często coś tam podłapujemy. Albo od Arleny Witt się nauczyłam. To co prawda nie chyba, już nawet nie pamiętam, czy to było w social mediach, czy na YouTubie. Chyba w social mediach, no nieważne. O tym, że tego słowa po angielsku, które oznacza żelazo, wcale się nie wymawia iron, jak mi się wcześniej wydawało i wielu innym Polakom też, tylko że ona się rymuje z lion i jest takie bardziej iron. I miałam takie wow, w ogóle byłam tym emoji, któremu wybuchł mózg. No ale to też jakby nie musi być wymówka do tego, żeby tam siedzieć 6 godzin dziennie. Tak. Tym bardziej, że jak się na to spojrzy od tej strony twórców, którzy tam rzucają te okruszki wiedzy, no jakby po coś, nie? Oni rzucają je najczęściej dlatego, żeby jakoś tam zainteresować tego odbiorcę na tyle, żeby on na przykład zainwestował w jakiś płatny produkt, to ja zawsze sobie mówię, kurczę, to ja zapłacę ten, jeżeli rzeczywiście mnie to interesuje, jeżeli podoba mi się to, co ta osoba robi, to ja zapłacę ten podatek od świętego spokoju i ja sobie kupię tą książkę tej osoby i będę miała tam to samo, a nie będę musiała tam siedzieć przez 6 godzin dziennie, albo kupię sobie inną książkę na ten temat, albo pójdę sobie obejrzeć wykład na ten temat. Mam wrażenie, że
cały czas jest nas takie przeświadczenie, że media społecznościowe są za darmo. Mhm. A one totalnie nie są za darmo i że z tego się bierze wiele problemów. Totalnie nie są za darmo, no bo ich model biznesowy jest taki, że jakby te firmy, które te social media kontrolują, zarabiają na tym, że my tam po prostu siedzimy. I im dłużej siedzimy, tym więcej kasy one z tego mają. Plus też walutą nie zawsze jest nasz pieniądz bezpośrednio. Dokładnie, nawet jeśli nic nie kupujemy. Dokładnie, jest nasza uwaga, nasza właśnie tam, nie wiem, sprawność umysłowa i tak dalej. Nie wiem, czy kiedyś sobie robiłaś taki eksperyment, czy próbowałaś coś napisać albo coś, nie wiem, zaplanować jakiś odcinek filmu z telefonem pod ręką, a z telefonem gdzieś tam wyrzuconym w drugim pokoju. Ja widzę ogromną różnicę. Ale opowiedz o tym, bo wiem o co ci chodzi, ale też jak usłyszałam właśnie o tym, co się dzieje, kiedy mamy telefon w zasięgu wzroku, to przeraziło mnie to. Tak. No, w ogóle z mediami społecznościowymi to jest tak, że to jest nowy dosyć temat, więc jest niewiele badań takich super przekrojowych, które by nam jasno pokazały, jak one na nas wpływają, a jak są, to są sprzed paru lat. No bo jakby zrobienie badań zabiera czas, więc ja się staram też tak nie szafować jakimiś takimi, nie naciągać jakichś szczątkowych wyników badań pod tezę, żeby mi to ładnie brzmiało. Ale myślę, że nie trzeba mieć pieczątki od amerykańskiego naukowca, żeby wiedzieć i widzieć po sobie, że nie robi nam dobrze tam, nie wiem, 7 godzin scrollowania i że naprawdę ciężko się potem skupić. A to, do czego chciałam nawiązać, to chyba wydaje mi się, że... A już wiem, skąd to jest. Jest taka książka Wyloguj swój mózg, której autora nazwiska nie pamiętam, ale możemy to sprawdzić, myślę? Możemy to sprawdzić i też każdy może sobie każdy to wyszukać w naszej ulubionej wyszukiwarce. Dokładnie. I autor, ten właśnie, którego nazwiska nie pamiętam, pisze tam, że jest w ogóle takie powiedzenie, że cały problem współczesnego świata polega na tym, że mamy technologię, boskie technologie, instytucje rodem ze średniowiecza i emocje jak ludzie w prehistorii. Po angielsku to brzmi dużo lepiej. I te różne takie haczyki naszego mózgu, które były nam potrzebne, jak mieszkaliśmy w jaskini, musieliśmy uważać na to, żeby nie zjadł nas tygrys, dalej z nami są. I te technologie je doskonale wykorzystują. I jedną z tych rzeczy jest ta nasza taka uwaga, która kiedyś nam była potrzebna do tego, żeby cały czas mieć na uwadze, że przypadkiem jakiś tygrys nie szeleści w krzakach i że my cały czas jakby skanujemy tutaj, co się dzieje dookoła i robimy to kompletnie nieświadome, no bo jakbyśmy to robili świadomie i musieli za każdym razem pomyśleć, aha, muszę pamiętać, żeby zwrócić uwagę nie tylko na tą śliwkę, którą sobie tutaj jem, tylko na to, czy przypadkiem w krzakach nie ma żadnego tygrysa, to byśmy długo nie pożyli. Ale dzisiaj no już nie mamy tygrysów, za to mamy smartfony, które co chwilę mogą zawibrować, zaświecić się jakimś powiadomieniem. No i jak to sobie robimy w pracy, to po prostu sobie tą uwagę, jakby część tej naszej uwagi odpływa do tego telefonu, nawet jeżeli on leży do góry nogami, nawet jeżeli to nie jest nasz telefon, więc najlepsze, co można zrobić, to po prostu włączyć tryb samolotowy i wywalić go do innego pomieszczenia. Polecam spróbować i łapać się właśnie na tym, że kiedy on jest w zasięgu wzroku, to nas zastanawia, czy coś tam się nie wydarzyło. Po prostu cały czas pamiętamy o tym, że potencjalnie jest tam jakaś gratyfikacja albo jakiś zastrzyk dopaminy. Dokładnie tak. Dlatego te social media są takie wciągające, bo robią nam takie otwarte pętle i dlatego też się nie dziwię ludziom, którzy rezygnują zupełnie, bo wielu rzeczy nie bierzemy pod uwagę i możemy sobie powiedzieć, dobra, to ja wrzucę ten post na Instagram i odpowiem na te kilka komentarzy, które się tam pojawi, a potem pójdę coś tam robić, pisać w skupieniu coś tam. No ale potem piszemy w skupieniu coś tam i sobie myślimy, a czy ktoś napisał komentarz, a na ten komentarz to tak super odpowiedziałam, to czy ktoś to polubił i tak dalej. I sobie to mielimy w głowie. Więc spędzamy w tych mediach społecznościowych nie tylko ten czas, który rzeczywiście tam spędzamy, ale też jest jakiś taki jeszcze z tyłu długi ogon naszej uwagi na myślenie o, nie wiem, awanturze na Twitterze, w której wzięliśmy udział i co tam się dalej wydarzyło. Przeraża mnie to. No, jest to dosyć scary. Bo ja też wielokrotnie sobie pisałam, może nie w postanowieniach noworocznych, ale w takich moich, powiedzmy, intencjach na miesiąc. Mm-hmm. Przejrzałam to ostatnio, bo to mnie tak rozbawiło, że za każdym razem pisałam sobie mniej scrollowania. Mm-hmm. I jak podałaś to przed chwilą, że sobie wow. To może dlatego mi nie wyszło, bo mniej scrollowania nie oznacza tak naprawdę nic. Mm-hmm. I ja wiem, że chciałabym się przyjrzeć temu tematowi, ale chyba właśnie jeżeli nie postawimy jakichś konkretnych granic, to nie osiągniemy żadnych rezultatów, ale też musimy chyba założyć, jakie chcemy mieć rezultaty. Tak, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Właśnie Cal Newport pisze dużo o takiej intencjonalności i przytacza w swojej książce Digital Minimalism, która chyba wyszła też po polsku, ale nie wiem, jaki ma tytuł. Cyfrowy minimalizm? Cyfrowy minimalizm? Chyba tak, no.
historię o Amiszach. Nie wiem, czy kojarzysz, to jest w Stanach taka grupa religijna. Jak byłam dzieckiem, zastanawiałam się, skąd oni się urwali. A teraz myślę sobie, naprawdę może oni sobie to jednak dobrze rozkminili. Nie, że to rozkminili, nie? No, dla tych osób, które nie wiedzą, to jest taka grupa religijna w Stanach, dosyć ortodoksyjna, która tak zewnętrznie można ich łatwo rozpoznać po tym, że noszą takie tradycyjne stroje, mężczyźni mają kapelusze, długie brody, kobiety mają długie suknie, czepki i oni mają taki stosunek do technologii, powiedziałabym, bardzo chłodny. Ale Kal nie przytacza ich dlatego, żeby nam powiedzieć, że powinniśmy wszyscy porzucić nie wiem, smartfony i kupić sobie powóz i żyć w totalnej ascezie. Chociaż, a myślę, że rzeczywiście oni na przykład nie podłączają się do sieci elektrycznej, tylko jakoś tam sobie to sami generują, jeżeli już nie używają, nie mają telewizji, ale oni nie robią tego dlatego, że uważają, że to jest największe zło i że po prostu, nie wiem, smartfon to jest wynalazek szatana albo lodówka, tylko robią to dlatego, że ich nadrzędną wartością jest wspólnota. Jest to, żeby ludzie dbali o siebie nawzajem i żeby to było najważniejsze. Do tego stopnia, że na przykład ugadali się z rządem w Stanach, że oni nie płacą ubezpieczenia zdrowotnego, tylko ta wspólnota jest ich ubezpieczeniem. Jak ktoś choruje, to cała reszta się po prostu zrzuca na tą osobę. I to nie jest tak, że oni stwierdzili, że te technologie jakoś, nie wiem, są złe z gruntu, tylko jakby widzą, co się dzieje, nie wiem, w takiej klasycznej, powiedzmy, amerykańskiej rodzinie, gdzie się przychodzi do domu, każdy idzie do swojego smartfona, do swojego komputera i coś tam sobie robi, a oni chcą, żeby ci ludzie siedzieli razem i studiowali Biblię. Przecież to są media społecznościowe. Przecież założyliśmy wszyscy konta na naszej klasie i na Facebooku po to, żeby być bliżej ludzi i poznawać przyjaciół z całego świata. I oglądamy codziennie, co się dzieje naszych znajomych, wiemy, co jedzą na obiad. No, to jest niesamowity paradoks. Nie, jak to się stało. Ale wracając jeszcze szybciutko do tych Amiszów. No więc jak jest jakaś taka technologia wchodzi nowa, to zbiera się tam rada i decydują, czy nie wiem co, czy lodówki bierzemy, są czy nie. Bierzemy, czy nie. Dokładnie tak. I Cal Newport jakby wskazuje tą intencjonalność Amiszów jako coś, co możemy sobie od nich podejrzeć. Nie w takim bezpośrednim sensie, żeby nie wiem, odłączyć się od sieci miejskiej prądu, tylko żeby się zastanowić, po co mi właściwie ten Instagram? Bo ja myślę, że często w ogóle o tym nie myślimy i mamy takie tunelowe widzenie i wydaje nam się, że to social media to jest jedyna rzecz, jaka jest w internecie, a jak chcemy sobie nie wiem, poczytać, porozmawiać z ludźmi, to nie musimy robić tego akurat konkretnie na Instagramie, który jest no mega toxic, nie oszukujmy się, ma tyle mechanizmów, które nie wpływają na nas dobrze, że jakby spoko, no nie ma nic złego w używaniu go, ale jako tako możemy mieć też jakieś alternatywy. Rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywanie o społeczności Michała Szafrańskiego, takim oldschoolowym totalnie forum dyskusyjnym, które się nazywa Klan Finansowych Ninja, gdzie ludzie sobie rozmawiają o jakichś tam, nie wiem, oszczędzaniu, zarabianiu, prowadzeniu firmy i tak dalej. I ja mega lubię tam przebywać przez to, że tam się czuję jak, nie wiem, na Facebooku w 2010 roku, że nie ma tam reklam, nic mi, nie wiem, czytam sobie po kolei to, co chcę sobie przeczytać, nie ma tego strasznego feedu, czyli, nie wiem, nie podpowiada mi coraz ciekawszych rzeczy z jakichś, nie wiem, czeluści internetu, o których ja w ogóle nie wiedziałam, że istnieją, tylko jakoś taką mam większą kontrolę nad tym, co tam się dzieje. Jest dużo takich miejsc w internecie, gdzie sobie można realizować swoje potrzeby, nie wiem, poczytania sobie, co tam w internetach i porozmawiania z ludźmi i nie musi to być koniecznie Instagram. Ale też to wymaga od nas wyszukania tych miejsc i zdecydowania, co chcemy oglądać. A myślę, że takim argumentem pewnie nieuświadomionym dla wielu osób jest to, że my nie musimy wkładać żadnej dodatkowej pracy w to, żeby mieć tę rozrywkę, czy ten relaks, jakkolwiek sobie to interpretujemy. To też jest w ogóle świetna wymówka, którą stosujemy. Także to jest dla nas taki czas po prostu relaksu, odmóżdżenia i odprężenia, jakby spoko. No, może przez pierwsze 15 minut. No dokładnie. Tutaj w ogóle oczywiście rozwijają się nowe wątki a propos tego, czy my realnie potem czujemy się zrelaksowani i czujemy się lepiej i odprężeni. Myślę, że każdy może sobie odpowiedzieć. No ale właśnie, gdybyśmy mieli, czasami łapię się na tym sama, no bo to jest ogromna, nie wiem czy przywilej, ale czujemy się rozpieszczeni, że otwieramy aplikację i ona za nas dobiera treści, to jest mega wygodne. I to naprawdę jest, to jest jakby super w takim znaczeniu, że nic od nas nie wymaga, bo czasami kiedy myślę sobie, dobra, no mam teraz chwilę wolnego,
coś bym takiego zrobiła, co mnie tak naprawdę zaciekawi. I ja przyznam szczerze, że mam taką listę rzeczy, do których chcę sięgnąć w wolnym czasie i sobie wtedy te tematy wyszukuję. Ale to wymaga od nas no właśnie jakiejś większej refleksji. Totalnie. Łatwiej jest, kiedy ktoś nam podsuwa totalnie, wątki. Totalnie jest tak, jak mówisz. I ten taki próg wejścia w mediach społecznościowych wynosi zero, wynosi minus 10. Wystarczy wyciągnąć z kieszeni i kliknąć. Tam zawsze jest coś nowego. No ale nic za darmo. W sensie nie da się zjeść ciastka i mieć ciastkę. Już wiemy, że ma to swoją cenę. I ma to swoje, jakby, no rzeczywiście te media społecznościowe są takie wciągające przede wszystkim dlatego, że to jest takie proste. I rzeczywiście, jak chcemy jakby wybrać inaczej, to trzeba się trochę wysilić, przynajmniej na początku, żeby sobie w ogóle przypomnieć, że istnieją jakieś inne formy spędzania czasu, czy to z telefonem w ręce, czy bez. No ale nie ma innej drogi właściwie, nie? W sensie, no jakby alternatywa jest taka, że możemy tam siedzieć i scrollować i się wkurzać, że to na nas źle wpływa i nic z tym nie robić, albo włożyć trochę wysiłku i jakoś to sobie ogarnąć, ale potem już jest łatwiej. Dla mnie to jest trochę jak z takim jedzeniem zdrowym, że pewnie jak już tyle lat to robisz, to jakby jest dla ciebie naturalne teraz, nie? Że sobie tu wrzucasz jakąś cieciorkę, tu sobie robisz jakiś gulasz, masz jakiś sprawdzony sposób i raz, dwa, trzy nie zabrać to czasu. Ale na początku, jak się trzeba przesiąść z tej zamawianej pizzy albo z tych, nie wiem, co tam, paluszków rybnych i się zastanowić, a skąd te rzeczy, co trzeba kupić, a jak tego bakłażana to się w ogóle robi, to jest to wysiłek. No ale no, jaka jest alternatywa? Żywić się hot dogami całe życie? Świetna analogia, bo ja bardzo lubię wszelkie przykłady związane z jedzeniem. One bardzo mnie przemawiają i to jest rzeczywiście to, że w tym momencie przychodzi mi to z ogromną łatwością, a niejednokrotnie rozmawiam z ludźmi, którzy totalnie nie wiedzą, co kupić w sklepie i potem co z tego ugotować. Plusem jest to, że naprawdę mamy dowody na to, że z czasem jest łatwiej. Tak. Więc zakładam, że ty też jak trochę się ocknęłaś w tym świecie social mediów, nie wiedziałaś do końca jeszcze, jak sobie to zorganizować i zoptymalizować i skustomizować, można powiedzieć, pod swoje potrzeby. Jak teraz korzystasz z mediów społecznościowych, tak żeby one ci służyły? Masz jakieś takie swoje, nie wiem, tipy, aplikacje? Mam, bardzo lubię to mówić, bo ja bardzo lubię takie praktyczne rozwiązania. Więc tak, z Facebookiem. Ja głównie używam z mediów społecznościowych Instagrama i Facebooka. Nie mam na przykład TikToka, bo tam to się w ogóle boję się zapuszczać w te rejony. Zapuściłam się tam kiedyś na 3 tygodnie i zajęło mi to zdecydowanie więcej czasu niż się spodziewałam, a finalnie muszę włożyć tę dygresję, bo to jest a propos tego, że to jest darmowa rozrywka, która nam podsuwa nowości. Najgorsze uczucie po TikToku dla mnie, czy też nie w ogóle nie cisnę po TikToku, bo wielu osobom to może służyć, jak sobie tam wynajdą swoje ścieżki i będą mieli już algorytm pod siebie. Ja miałam takie poczucie, że minęła godzina i nie wyniosłam z tego absolutnie nic. I ja nawet nie wiem, co ja oglądałam. Po prostu zero wartości do mojego życia i to było najsmutniejsze. Ale oddaję głos, nie masz TikToka. Nie mam TikToka, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo mi z kolei mój brat opowiadał, który jest takim nie jakimś człowiekiem, który nie wiem, on nie ma jakichś takich, nie wiem, nie wrzuca nic na Instagram, nie wrzuca nic na Facebooka, jest programistą, jest to, nie wiem, starszy ode mnie. Więc on wie bardzo dobrze, żeby tam nie mieć kont. Ale właśnie postanowił sobie zrobić eksperyment i ściągnąć sobie, żeby zobaczyć, o co ten cały hałas, i ściągnął sobie TikToka. I mówi, że przez pierwszy dzień w ogóle nie rozumiał, bo tam jakieś, nie wiem, jakieś koty tańczące, jacyś ludzie, w ogóle o co chodzi. Ale bardzo szybko się ten TikTok nauczył, bo TikTok ma rewelacyjnie zrobiony algorytm, co mojego brata interesuje, i zaczął podrzucać jakieś tam wspinaczkowe filmy, jakieś tam rowerowe, no co tam go interesuje. I Michał się zorientował, że po kilku tygodniach on nie jest w stanie obejrzeć odcinka serialu, no bo jest tak przyzwyczajony do tych, ile trwają filmy na TikToku, 60 sekund, 15? Sekund, no. Nie, nawet nie pamiętam. Że jakby nie jest w stanie się skupić, więc to jakby wywalił. Czy plusy za autorefleksję ogólnie, bo to już jest no, dużo. No, ale myślę, że łatwiej, to jest też straszne, że łatwiej tą autorefleksję mieć, jak się ma 40 lat, tak jak mój brat, niż jak masz 14 albo 16, jeszcze wszyscy twoi znajomi tego używają. I jest to totalnie scary i nie wiem, czemu tak mało o tym mówimy. A wracając do twojego pytania, Facebooka mam rozkminionego tak. Nie mam aplikacji na telefonie. To jest w ogóle podstawa, bo bardzo często jest tak, że te apki mobilne są dużo bardziej ściągające niż te wersje webowe i te wersje webowe jest po prostu łatwiej opanować. Tak, bo one są bardziej statyczne też w ogóle. One są po prostu bardziej nudne. Tak. To jest w ogóle niesamowite, że musimy sobie trochę te social media popsuć, żeby je naprawić. Więc nie mam tej apki, chociaż możliwe, że będę musiała ją zainstalować, bo chciałam coś tam, jak się puszczę reklamy z Instagrama, coś tam, no nieważne. W każdym razie do takiego użytku zwykłego... No do pracy, to świetna wymówka. Tak. Do takiego użytku zwykłego nie mam też Messengera, w ogóle za bardzo nie używam Messengera. Jak ktoś do mnie napisze, to go staram przekierowywać na jakieś tam, nie wiem, maila czy telefon, jak to jest jakaś bliska osoba. I w
wchodzę na tą webową aplikację, gdzie mam zainstalowaną wtyczkę, to jest w ogóle magia, która się nazywa Kill Newsfeed, a właściwie odpowiednik dla Safari, który jest tam, no nieważne, ale są takie wtyczki, które się nazywają Kill Newsfeed albo Newsfeed Eradicator, albo ten tam skomplikowany odpowiednik dla Safari i one wywalają ścianę na Facebooku. Czyli po prostu masz puste miejsce albo masz jakiś cytat tam i możesz dalej wejść na, nie wiem, swoją stronę i coś opublikować, możesz wejść na jakąś tam grupę, która cię interesuje, ale nie masz tego zalewu treści, tam nie wiem, jakichś dram, dzieci, kotów i wszystkiego, i reklam. I znajomych z podstawówki. I znajomych z podstawówki, którzy nie wiem, co tam piszą. I ty to czytasz przez pół godziny, a potem się zastanawiasz, przecież ja nawet nie poznała tej osoby na ulicy. Tak, ale to jest bardzo ciekawe akurat. Ja, no, to jest takie moje guilty pleasure, patrzenie co u tych ludzi, ale potem wiem, że nie wniosło to znowu. Ale dalej możesz to robić z tą wtyczką włączoną. No, więc to jest jakby moje rozkminienie Facebooka. W ogóle w ciągu tygodnia mam też przełączony na swój filmowy profil, gdzie w ogóle nie mam nic, więc mnie nic nie kusi. A jeżeli chodzi o Instagram, to mam dwa systemy. System, jak jestem tam mniej aktywna, albo jak jestem bardziej aktywna. Teraz na przykład mam książkę, więc jestem trochę bardziej aktywna, ale jak nie jestem aktywna, to po prostu go wywalam z telefonu. W sensie robię, co mam robić w tej apce, wrzucam, co mam wrzucić, czytam, co mnie interesuje i go wywalam, bo bardzo często to jest takie podwyższenie sobie tego progu wejścia. No mogłabym ją ściągnąć z powrotem i tam scrollować wieczorem, ale nie chcę mi się wchodzić do tego App Store'a, wpisywać tego hasła, więc sobie pójdę i poczytam książkę, albo poczytam sobie jakiś artykuł, który sobie zapisałam do przeczytania, albo nie wiem, ostatnio sobie ściągnęłam taką aplikację, gdzie można się uczyć programowania. Jest taka jak Duolingo i jest to bardzo proste, a się czujesz jak taki totalny haker. To jest też dla mnie ważne, że to nie jest tak, że trzeba po prostu wszystkie te technologie wywalić i teraz wszyscy mamy czytać wiersze i nie wiem, pana Tadeusza siedząc prosto na krześle, bo wiadomo, że to jest totalnie nierealistyczne, ale jest masa rzeczy, które można robić na kompie, na telefonie, które nie są tak toksyczne i tak w nas nie uderzają jak media społecznościowe. Więc tak, więc go wywalam. A jak go używam, jak mam taki dzień, że na przykład muszę parę razy coś rzucić, muszę odpowiedzieć na komentarze, to mam taką wtyczkę, która się nazywa ScreenZen chyba, którą podrzuciła mi jedna z moich czytelniczek na Instagramie i to jest genialny wynalazek, bo ona działa tak, że najpierw musisz sobie ustawić jakieś tam reguły. Ona nie działa tylko do Instagrama, ale możesz sobie ją ustawić też do Facebooka, do praktycznie każdej aplikacji, którą masz na telefonie. Że daje ci takie, jak odpalasz Instagrama, to najpierw się odpala ta aplikacja i jest takie kółeczko z jakimś takim zen cytatem i pyta cię, czy na pewno chcesz otworzyć Instagram. I masz 5 sekund na decyzję, zanim na kółeczko się... Tak, i masz między tym bodźcem a reakcją jakieś takie pole, w którym możesz podjąć decyzję. Jak powiesz, że nie chcesz, no to zamyka i jeszcze dostajesz pochwałę od tej... Czyli masz te gratyfikacje, to masz jest sprytne. Masz tam gratyfikacje. No a jak chcesz, to cię wpuszcza, ale też ci zlicza te wejścia, więc następnym razem jak wejdziesz i widzisz, że to jest na przykład jest godzina 11.30, a to jest twoje 12 otworzenie Instagrama tego dnia, to też ci to daje do myślenia. Możesz sobie ustawić limit, że na przykład chcesz tam, nie wiem, tylko 15 razy i wiadomo, że to wszystko da się obejść, nie? To wszystko można skasować, to wszystko można, nie wiem, otworzyć w trybie incognito. Jak chcesz się oszukać, to się zawsze oszukasz. To jest w ogóle mocne, nie? Tak. Przepraszam, muszę ci powiedzieć historię, jak sobie usuwam, nie zawsze usuwam, ale starałam się sobie usuwać na weekend Instagrama, bo zauważyłam, że jak go nie usuwam, to w niego wchodzę. Dokładnie. Po prostu na automacie. Bo to jest przerażające. I złapałam się na tym, że wchodzę przez przeglądarkę. Bo na pewno jest tam coś ważnego. I to głównie dotyczy wiadomości, też nie ukrywam, ale wchodziłam też przez przeglądarkę komputera i dopiero mnie zagiął system wtedy, kiedy okazało się, że znikające zdjęcia w wiadomości można odpalić tylko na apce. I wtedy zrozumiałam, że okej, tu już nie mam opcji, żeby oszukać siebie w zasadzie, ale to jest właśnie przerażające, że właśnie my sobie nastawiamy limity, a potem wchodzimy przez tryb incognito. No. W ogóle te sztuczki, one są wszystkie fajne, ale dla mnie takie są jakby trzy filary tego ogarnięcia się z mediami społecznościowymi. Jeden to jest jakieś takie ogarnięcie, jak one w ogóle działają, na jakie sposoby one nas wciągają, po co one to robią. Czyli taka trochę samoobserwacja i refleksja najpierw. Tak. Nawet nie jeżeli chodzi o nas, ale bardziej chodzi o to, jak ten system cały działa. Okay. Druga to jest edukacja. Właśnie, tak, drugie to jest to, o czym mówisz, to taka samoobserwacja, czyli jakby, nie wiem, w jakich momentach najczęściej wchodzimy. Nie wiem, ja się na przykład złapałam na tym, że napisałam właśnie moją książkę nową, Ekonomię uwagi o mediach społecznościowych i tam, nie wiem, wysłałam newsletter, napisałam post na blogu, wrzuciłam też na Insta i okazało się, że na Instagramie wiele osób jakoś tak jest poruszonych tym, że na przykład, że przyjadłem na Instagramie albo, że używam tych mediów społecznościowych, a
pisze, żeby nie używać, ja nie piszę, żeby nie używać, ale jakby też media społecznościowe polecamy bardzo... Polecamy przeczytać, zanim się wypowiemy. Tak, że media społecznościowe bardzo, albo że nie wiem, że rujnuje ludziom biznesy, bo nie mówię, że nie mogą używać Instagrama do promocji. Absolutnie nie, ja w ogóle uważam, że jak ktoś, że to jest taka super moc, że to jak ogarniemy się z mediami społecznościowymi i będziemy mogli ich używać i korzystać z tych dobrych stron, ale nie będą nas wciągały złe strony, to jest totalna super moc XXI wieku i uważam, że każdy właściciel biznesu, który to ogarnie, będzie zarabiał dużo lepszy hajs, tak, niż gdyby tam siedział i scrollował 6 godzin, no bo jaki sposób ma to się przy, tak, do twojego biznesu fajne przy, jest to, że przysłużyć? Powiedziałaś, że to, czym się zajmowałaś wcześniej, jest połączone z tym, co robisz teraz i właśnie w tym momencie, jak cię słucham, to przyszło mi do głowy też porównanie do świata mody czy ubrań. To jest dokładnie, może nie dokładnie to samo, ale podobna sytuacja do tego, co mówiłaś przy swojej książce Wychodząc z mody, tak? Przecież to nie znaczy, że teraz mamy wszyscy chodzić w łachmanach albo nago po ulicach, tylko możemy zrozumieć problem, poobserwować siebie, ogarnąć sobie ten temat i korzystać z tego w jakiś funkcjonalny sposób, który ułatwia nam życie, umila nam życie. To nie znaczy, że mamy teraz nienawidzieć ciuchów i zawsze po prostu zaniedbywać swój wygląd i być anty. Dokładnie. Tylko wziąć z tego to, co nasze i nie dawać się wkręcić dalej w tę grę i w tę manipulację. Tak, tym bardziej, że jak na przykład przychodzę do ciebie, to zawsze wyglądasz ekstra. I myślę, że jakby każdy może sobie tą nagrodę odebrać, nie? Że jakby każdy będzie lepiej wyglądał w rzeczach, które naprawdę lubi, w których się naprawdę dobrze czuje, bo moim zdaniem to jest w ogóle 90% sukcesu outfitu, jak się w czymś dobrze czujemy, niż w czymś, co się kupiło na promce w H&M-ie, bo było przecenione, a jest w ogóle nie pasuje do nas, jest z nędznego materiału, klei nam się do rajstop i tak dalej. Poczekaj, bo zapomniałam teraz, o czym mówiłam w mojej dygresji na dygresji na dygresji. Że złapałam się na tym, no właśnie, i było dużo takich osób, które jakoś tam czuły się tym poruszone i ja im jakby tłumaczyłam, że z mojej perspektywy to wygląda inaczej, ale wiadomo, jak działają social media, tam one są po prostu stworzone po to, żeby, one w ogóle nie są stworzone po to, żeby ktoś do kogoś, czegoś do kogoś przekonał, żeby, nie wiem, ludzie wymienili swoje poglądy i sobie pomyśleli, aha, ty masz tak, ja mam tak. Nie, one są zrobione dla dramy. Więc ja jakby się złapałam na tym, że ja po prostu wchodzę tam dużo częściej niż wcześniej. Jest to w ogóle absurd, promując książkę o mediach społecznościowych, bo jakoś tak czuję, że muszę jakoś tam, nie wiem, zapanować nad tym, co tam się dzieje. Więc w końcu ograniczyłam te komentarze do ludzi, którzy mnie obserwują i jakby rozwiązało ten temat. Nie wiem jakby po co ja opowiadam tę anegdotkę, bo zapomniałam, jaki był początek tego wątku. Pytałaś mnie o to, jak sobie ogarniam media społecznościowe. Nie wiem, Karol. Wiesz co, myślę, że tutaj chodziło o to, że też wykorzystując to do pracy, robisz to obecnie w sposób uważny. Ja bym to podpięła pod ten wątek, ale jak tak sobie... To było do obserwacji, już wiem, trzy filary i obserwacja siebie. Tak. No więc jakby jak ja się na tym złapałam, no to się zastanawiałam, co ja mogę z tym zrobić. I takim wnioskiem na teraz było to, że jakby zamknę komentarze dla osób spoza jakby nieobserwujących mnie, bo często to są takie, nie wiem, osoby, które po prostu lubią sobie poobserwować dramy. Więc ja zawsze chętnie pogadam, ale niekoniecznie bym się chciała w jakieś takie, nie wiem, dyskusje, gdzie jest jakieś wbijanie szpili, jakieś takie, nie wiem, personalne wycieczki, no bo to wiadomo, nie służy nikomu oprócz tego, że podbije zasięgi i pan Zuckerberg się będzie cieszył, że więcej zarobił, bo więcej ludzie spędzili czasu i więcej reklam zobaczyli. A taki trzeci filar dopiero, jak już tam ogarniemy to swoje emocjonalne uwikłanie. Więc to był mój taki wniosek na teraz, a mój wniosek na przyszłość był taki, że ja to naprawdę nie wiem, czy ja tak długo chcę tych mediów społecznościowych używać, bo możemy te wszystkie sztuczki stosować i trochę to sobie jakoś ugładzić, ale jakby już podstawa tego systemu jest dosyć toxic, więc ja się naprawdę nie dziwię ludziom, którzy ich nie używają, więc tak się staram wszystkie osoby, które jakby interesuje to, co tam piszę, tworzę, takie na newsletter przekierowywać z myślą o tym, że nie wiem, ile jeszcze będę tych mediów społecznościowych chciała używać, a dopiero trzeci filar to są właśnie te sztuczki. Moim zdaniem ten środek jest najważniejszy, czyli to takie przyjrzenie się sobie. Często można to zrobić samemu, ale czasami pomaga też terapia, jak ktoś się czuje taki stuck, albo po prostu czuje, że profesjonalna pomoc by mu się z tym przydała. Ale to jest też mega ciekawe, jak przy wielu rozmowach, które tutaj przeprowadzam, finalnie sprowadza się to wszystko do tej samoobserwacji i do wyciągania wniosków i do dania sobie czasu. Tak, a nie damy sobie tego czasu, jak będziemy scrollować i kupować ubrania na promce i jakby rozpraszać się na wszelkie możliwe sposoby. Właśnie, myślę, że też warto poruszyć ten temat rozpraszania i uwagi i to dla mnie jest szczególnie ważne, wiesz, przy mojej samoobserwacji, przy czym ja nadal uważam, że duża praca jest przede mną, pomimo jakiejś tam świadomości. Ja też uważam, że duża praca jest przede mną. Bo i przed każdym. To, co powiedział twój brat,
bardzo mnie uderzyło. Ja złapałam się na tym, że ja nie jestem w stanie obejrzeć filmu sama w domu. Mm-hmm. Nigdy. Mm-hmm. Mm-hmm. Serial jestem, ale tylko jeżeli na przykład jem wtedy kolację, albo trzymam sobie też otwarty notes, bo coś mi przyjdzie do głowy. Po prostu tych bodźców jest realnie za mało. Mm-hmm. I to mnie przeraża. I to mnie smuci. I nawet właśnie jak powiedziałeś, że twojemu bratu jest łatwiej, bo ma 40 lat, a nie ma kilkunastu, tak jak dzieciaki, to jeszcze widzę tutaj taki jeden aspekt, że twój brat wychował się w świecie, gdzie tej uwagi, ta uwaga nie była mu tak cały czas odbierana i wie, jak to jest przeczytać książkę, wie, jak to jest bawić się klockami, totalnie. Więc też ta autorefleksja jest szybsza, bo mamy porównanie. I tak samo ja mogę powiedzieć o sobie, po prostu widzę, co się dzieje, że nagle oglądam program i sięgam po ten telefon, myślę sobie, laska, co ty robisz? Mm-hmm. Ale szansa na to, że dzieciak, czy bardzo młoda osoba też będzie miała taką rozkminę, jest mała, bo ta technologia jest z nimi od zawsze. Tak. Aczkolwiek, no jak sama wiesz, jakby temat dzieci i nastolatków i technologii to jest osobna, w ogóle osobny świat. Tak, ja w ogóle uważam, że taką mam predykcję, takie mam przewidywanie, że jak, nie wiem, nasze dzieci będą patrzeć na to, co się działo z internetem, z mediami społecznościowymi za naszych czasów, to będzie takie, będą na to patrzeć jak to taki dziki zachód, jak, nie wiem, jak my patrzymy na programy telewizyjne, w których się paliło papierosy i na tam, nie wiem, lata 50., gdzie lekarze występowali w reklamach papierosów, mówiąc, że są dobre na schudnięcie czy na coś tam. Wow. Fajnie dałaś przykład w książce o rentgenie? Aha, tak. To możesz powiedzieć, bo to jest właśnie, uważam, taki przykład takiego dzikiego zachodu. Tak, tak, że jak wjechała w ogóle ta technologia, już nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, pewnie jakoś przełom 18? Nie pytaj mnie, nie dam swojego stempla pod tym, bo nie pamiętam. Dawno temu, jak wynaleziono rentgen, to na początku nikt nie wiedział o tym, że to jest szkodliwe i jakby widziano tylko te pozytywne strony, więc oprócz tego, że było nad tym badania i że go tam powoli wykorzystywano w medycynie i nie tylko, to też było taką ciekawostką, która na jakichś tam festynach wiejskich się pojawiała i całe rodziny się mogły sfotografować, zrobić sobie takie kościotrupkowe zdjęcie i się przy okazji napromieniować. No i dopiero jakby po czasie się ogarnięto, że no chyba Kiri Skłodowska, nie? Też zmarła na chorobę jakąś związaną z tym promieniowaniem, że to nie jest jakby tylko pozytywne i że trzeba mieć te fartuchy ochronne, ale trochę lat musiało minąć i trochę ofiar musiało po drodze się pojawić, zanim się z tym ogarnęliśmy i moim zdaniem można to właśnie odnieść do mediów społecznościowych. Co ciekawe jest to, że nawet jak już wiemy, to i tak tam siedzimy, bo to jest takie wciągające i bo to się wydaje takie normalne. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu tragedia naszych czasów, jest to totalnie przerażające. Słowo normalne, właśnie to jest ta wymówka, która też chodzi mi po głowie, czyli że wszyscy tam są, więc jest totalna normalizacja. Jednocześnie jak nas nie ma, to mamy trochę FOMO i chcemy wiedzieć, co u znajomych, więc widzimy jakiś sens tego, że nie chcemy też wypaść z obiegu, no bo martwimy się o innych ludzi. Czy to nie jest totalna pułapka? Jest. Więc trzeba sobie po prostu powiedzieć, też, że nie, wcale na tym nie zyskujemy tyle, jak nam się wydaje. Tak, też. Można zadzwonić do przyjaciół. Tak, też jakby wchodzisz na czyjś Instagram, to nie wiesz, co ty o tej osobie, tylko wiesz, co ta osoba zdecydowała się pokazać w jakiejś wykuratorowanej wersji siebie światu. A pewnie nie wiesz, że nie wiem, że płakała wczoraj, bo jej się wydawało, że po prostu szef jej nienawidzi i tak dalej, i tak dalej. To jest też fajny aspekt, o którym właśnie czytałam w twojej książce, że i to jest dla mnie niesamowite, że my jesteśmy świadomi, tak jak w przypadku mediów społecznościowych, jesteśmy świadomi, że one robią nam źle, ale i tak tam jesteśmy, bo nie mamy siły tam nie być, trochę tak to wygląda. I tak samo jest w przypadku tego, że wiemy, że to nie jest prawda i że to jest wyidealizowana rzeczywistość, a i tak to działa na naszą, nie wiem, podświadomość w taki sposób, jakbyśmy jednak mieli przekonanie, że ci inni ludzie żyją tym lepszym życiem. Tak, no jest to niesamowite. W mojej książce też bardzo fajną rzeczą powiedziała Marta Soja, która się tam zawodowo zajmuje około social mediową, około tam reklamową sferą od wielu, wielu lat, że ona sobie zdała sprawę, że nie tylko się porównuje do innych ludzi na Instagramie, ale też się porównuje do innych ludzi wszystkich naraz. W sensie, że chcę mieć dietę jak Karolina Sobańska. Wiadomo. Chcę mieć fitnessową tam rutynkę jak Anna Lewandowska. Chcę czytać książki jak ta influencerka, która czyta jedną książkę na tydzień. I tak dalej, i tak dalej. Że jakby
wcześniej, jak funkcjonowaliśmy w takim bardziej lokalnym trybie i nie mieliśmy takiego kontaktu niby osobistego z całym światem, to zawsze była jakaś, nie wiem, jedna dziewczyna w szkole, która tam, nie wiem, super miała głos i pięknie śpiewała, i jeden chłopak, który super rzucał piłką do kosza. Albo i to i tak nam już robiło trochę. Tak, tak, tak. Ale nie mieliśmy tak jakby... Ale wiedzieliśmy, że to jest coś za coś, nie? Że oni, ona jakby śpiewa, ale słowa z matematyki. Ale, a teraz tak wyciągamy te najlepsze kawałki z każdego i nam się wydaje, że my powinniśmy temu dorównać, że coś jest z nami nie tak, jak nie dajemy rady. No jest to totalnie przerażające. A to, o czym powiedziałaś, że jakby nie mamy siły tam nie być, to jeszcze wydaje mi się jest jako taką w miarę do ogarnięcia u dorosłych osób. Mhm. Ale rozmawiałam niedawno ze znajomym, który ma syna w takim wieku, który wchodzi w taki wiek smartfonowy powoli. Okej, okay. Co to znaczy? Nie mam pojęcia, ile to jest. 12, 12. A, okej, okay. Dobra, sorry. No, ja to też myślę, że zależy od rodziców. No. I on mówi, że on ma solidny dylemat, bo on jakby wie, co te media społecznościowe nam robią. Sam od kilku lat nie używa, ale ma poczucie, że jak nie da temu dziecku tego smartfona, to będzie totalnie po pierwsze wykluczony z grupy rówieśniczej, a po drugie będzie jeszcze bardziej chciał, jak ci wszyscy ludzie, którym rodzice nie pozwalali chodzić na imprezę, a potem wyjeżdżali na studia i... Albo wychodzili oknem. Dokładnie. Dokładnie, więc jest to, no... Przerażające. Ja współczuję wszystkim rodzicom teraz, bo wierzę w to, że rodzicom w przyszłości będzie łatwiej, bo może już będą te rozwiązania, o których mówisz, że to już będzie wtedy, ten czas dzikiego zachodu będzie za nami i my będziemy poinstruowani może, jak z tego korzystać. Jakby, czy ty wierzysz w to, że będą jakieś regulacje, że to będzie usystematyzowane, że będzie jakaś rewolucja w ogóle w tej branży? Z jednej strony ciężko mi jest uwierzyć, że na przykład, nie wiem, wszystkie te Facebooki miałyby się z własnej woli przesiąść na model subskrypcyjny, który pewnie jest zdrowszy dla użytkownika. Ale i na pewno nie zadziała w Polsce, jak trzeba będzie to płacić. Mniej lukratywny dla pana Zuckerberga. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby rządy miały ich do tego zmusić, bo wiadomo, że te firmy płacą jakieś gigantyczne podatki i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, są ogólnie pytania z kategorii bardzo trudne, ale jest super organizacja, która się tym zajmuje, nazywa się Center for Humane Technology i założyli ją, na pewno kojarzysz Social Dilemma, ten film. Tak. Założyli ją goście, którzy tam występują w tym filmie. Jeden pracował w Google jako jakby etyk technologiczny, po czym stwierdził, że nie da się tego robić etycznie. W Google. Tak, etycznie robić w tym systemie. Drugi jest w ogóle wynalazcą Infinite Scrolla, czyli tego takiego niekończącego się przewijania, gdzie zawsze coś na ciebie czeka ciekawego. Jeszcze jeden kotek. I oni właśnie bardzo silnie kminią, jak to zrobić, żeby naprawić internet. I mają super gości w swoim podcaście, mają jakieś tam, nie wiem, działania z rządami, z jakimiś lokalnymi bardziej organizacjami, więc pchają ten temat. Podcast się nazywa Your Undivided Attention i też polecam, chociaż jest taki dosyć nerdowski, więc trzeba być zainteresowanym tematem. Nie wiem, no myślę, że musi, no bo jakby jakoś się wygrzebywaliśmy zawsze z tych wszystkich naszych, może oprócz katastrofy ekologicznej, z tych dążeń różnych do zagłady, więc liczę na to, że i teraz się wygrzebiemy, ale wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie trochę najgorszym, nie? Że jakby już jest słabo, a jeszcze nie wiemy, co zrobić, żeby było lepiej. Czy my sobie zdajemy sprawę, że jest słabo? Bo czasami mam wrażenie, że rozmawiamy w swojej bańce, a reszta świata jest na social mediach i ma się świetnie. No tak, z ubraniami, nie? Że tam się wydaje, że aha, no teraz już każdy wie, że tam minimalizm, że dobre materiały, a prawda jest taka, że jak się spojrzy na statystyki, no to kupujemy coraz więcej. Pojawiły się te wszystkie jakieś azjatyckie sieciówki, przy których Zara to jest w ogóle... No, to jest święta. Tradycyjne krawiectwo, ostoja tradycyjnego krawiectwa i wartości. Więc no tak, to myślę, że żyjemy w takiej banieczce, no ale... No co zrobić? Powoli. Trzeba przekazać dalej. Edukować. Tak, jest chyba George Zimmel, na studiach się uczyłam z socjologii. On pisał o zmianie społecznej, mam nadzieję, że to był Zimmel, ale chyba tak, że ona zwykle się działa tam, nie wiem, w arystokracji, w jakimś tam małym gronie, a potem byli inni ludzie, którzy chcieli to małe grono naśladować. No i tak to się jakoś tam rozlewało, że czasem jest tak, czasem jest tak, no jakoś się te zmiany w końcu zadziewają. No to rozlejmy to tak szybciej niż wolniej. I tak myślę sobie, zataczając trochę koło, bo zapytałam cię na początku o detoks i sama powiem szczerze, nie mogę się doczekać,
aż się odłączę od mediów mm-hmm. społecznościowych, bo też w świecie, w którym pracujemy, no to nie jest takie oczywiste, żeby przestać być obecną, a mam wrażenie, że ten czas świąteczno-noworoczny jest stworzony pod to, bo wtedy się dzieje najmniej, ile mm-hmm. może się dziać i im bardziej jesteśmy w świecie offline'owym, tym lepiej. I zastanawiam się właśnie, jak do tego podejść mądrze. Zakładam, że skoro ja i pewnie wiele innych osób już myślimy o czasowym detoksie cyfrowym lub może na zawsze, no to już ten etap takiej stricte edukacji pewnie jest za nami, albo mamy już sporą wiedzę, no bo już mm-hmm. doszliśmy do momentu, gdzie przychodzi ta refleksja, chcę coś zmienić w swoim życiu, bo nie podoba mi się to, co się dzieje w świecie, co się dzieje ze mną. Czy masz właśnie jakieś takie, no właśnie, my chcemy proste sposoby, chciałam powiedzieć proste, szybkie sposoby, najlepiej pomyśl za mnie, żeby zadać sobie odpowiednie pytania przed, żeby się mm-hmm. przygotować na taki detoks mm-hmm. i czy po prostu dajemy sobie podczas detoksu czas na to, żeby robić to, co, na co mamy ochotę i jakby mieć z tego obserwatora z tyłu głowy, ale po prostu sobie pobyć w tym offline'ie, mm-hmm. czy też warto w trakcie detoksu mieć jakieś takie swoje ćwiczenia mm-hmm. i nie wiem, spisywać jakieś konkretne mm-hmm. obserwacje. Jak byś poprowadziła nas przez taki detoks? Super pytanie. Jak najbardziej mam konkretne pytania, które można sobie zadać i mam je tam właśnie nawet rozpisane w książce w formie takiego dzienniczka, który można sobie prowadzić i moim zdaniem to jest super ciekawe w ogóle poobserwować siebie, ale tak bez oceny, ale też bez bullshitowania siebie. Ale moim zdaniem najważniejszą rzecz, jaką można w tym detoksie zrobić i taką wprowadzającą największą zmianę, to jest dodawanie sobie rzeczy, które są fajne. Bo mm-hmm. mam wrażenie, że często popełniamy taki błąd. Tak jak sobie mówimy 1 stycznia, że teraz ja już nie będę chodziła do żabki po czekapiki, tylko będę jeść sałatę, bataty i nie wiem co, organiczne tofu zebrane o poranku. W sensie, że próbujemy zastępować coś, co nam było dla nas rozrywką i fajnym czasem, czymś z jakąś straszną tyrką, bo nam się wydaje, że tak trzeba. I często sobie mówimy, no, ja zrobię teraz detoks, nie będę używać social mediów, ale za to nauczę się hiszpańskiego i nauczę się programować i tam, nie wiem, będę chodzić na siłownię 5 razy w tygodniu. I robimy takie rzeczy, które no nie są jakoś super przyjemne, nie oszukujmy się. Znaczy ja rozumiem, że są ludzie, którzy jakby tak. lubią i to ma... Ale też to przychodzi z czasem. I to przychodzi z czasem, też fajnie jest się czasami, nie wiem, zmęczyć i to wszystko jest okej. Ale nie zabierajmy sobie tych fajnych rzeczy. I detoks to jest taki fajny moment, żeby sobie przypomnieć, co my lubiliśmy robić po prostu dla fanu, dla rozrywki, jak nie siedzieliśmy tyle czasu w mediach społecznościowych. Czy to było, nie wiem, robienie na drutach, czy to było oglądanie filmów ze znajomymi. Ja właśnie mam teraz taki planszówkowy... cykl spotkań ze znajomymi i gramy w Rumi Kuba i jest super. Ale to jest takie dobre. To jest już takie, że wymaga tam umówienia się. Też fajne są rzeczy cykliczne, bo wtedy nie mamy wymówek i one się dzieją jakby z automatu. Tak jak trochę social media. Mm-hmm. Ale są też takie małe rzeczy. Nie wiadomo, że jak, nie wiem, brzydko pada deszcz, nie masz co robić, no to fajnie jest sobie wtedy przypomnieć jakby, jakie są alternatywy. Co ty, Karol, jakie masz takie rzeczy, które lubisz robić albo lubiłaś robić, a social media ci zabrały na nie czas. Myślę, że jest mnóstwo takich rzeczy. Na przykład ja uwielbiałam zawsze śpiewać, tańczyć. W tym momencie lubię sobie puszczać muzykę, odkrywać jakieś, wiesz, piosenki, odkrywać takich, których nie znam. Albo gotować mm-hmm. i po prostu robić więcej rzeczy tak wolniej. Myślę, że u mnie to mm-hmm. bardziej się sprowadza do tego tempa, ale zawiesiłam się trochę w swoich myślach, jak powiedziałaś właśnie o tej cykliczności, o tych wymówkach, że tak sobie myślę, że zdarza mi się na przykład odwoływać jakieś spotkanie, bo wydaje mi się, że jestem zmęczona i nie mam na to siły, a finalnie leżę na kanapie, puszczam sobie jakiś serial i przeglądam telefon i jestem pewna, że czułabym się znacznie lepiej, mm-hmm. gdybym w tym czasie pogadała sobie z przyjaciółką. Mm-hmm. A my mm-hmm. wybieramy te media społecznościowe no. często, więc ja bym zawsze poszła w ogóle w kierunku spotkań z ludźmi mm-hmm. po prostu. I to byłby mój pierwszy wybór, kiedy mam właśnie wolny czas. Ale tak samo nadrobienie zaległości filmowych. Wiesz, ja całe dzieciństwo oglądałam bardzo dużo filmów. Mm-hmm. To była taka nasza domowa zajawka. A odkąd jestem dorosła, powiem szczerze, że to się dzieje bardzo rzadko. Do tego stopnia, że na przykład ja tak hakuję siebie, że idę do kina, mm-hmm. dlatego że tam nie siedzę na telefonie. I ja po prostu... Wiem, że po prostu wysiedzę w tym kinie i czuję też, że przez to, że jest nowa sala i obcy ludzie wokół, to mam trochę więcej tych bodźców niż jak jestem na kanapie, co jest też przerażające. Ale właśnie przypominanie sobie o tym, co lubimy robić, ja uważam, że to jest genialne. I to napisałaś tak fajnie właśnie w książce, że dodawaj zanim zabierzesz coś mm-hmm. takiego, że właśnie kiedy narzucamy sobie jakiś reżim treningowy czy jedzeniowy, no to okej, zabieramy sobie social media i zabieramy sobie przyjemność z jedzenia i przyjemność z niećwiczenia. Tak. Zamiast zastanowić się, okej, jakby zabieramy te social media, ale dzięki temu, nie wiem, poukładamy sobie Lego. Tak. Albo
pójdziemy na łyżwy, to tak mi przyszło do głowy, teraz patrzę z okna, myślę sobie, to jest taki dobry sezon, żeby pójść na łyżwy. Zawsze chciałam chodzić na łyżwy w sezonie zimowym. Ostatni raz mam 5 lat możemy temu. Możemy pójść. O, dobrze. Super, super, też sobie na wybiorę. Tak, to jest super, co mówisz o tym jedzeniu. Ja myślę, że wielu dietetyków jakby ma mega sprytne podejście do tego, bo rzeczywiście potem, jak sobie dodamy te fajne rzeczy, to orientujemy się, że kurczę, że ten hot dog, to on jednak trochę smakuje jak tektura i że fajnie go sobie czasem zjeść, ale jakby doceniamy ten miąższ tego batata i tą chrupkość tej, nie wiem co tam, co jest chrupkiego, rzodkiewki i to ciasto czekoladowe, które sobie kupiliśmy w jakiejś super fancy cukierni, które jest takie miękkie, takie czekoladowe. I ja co prawda i tak lubię moje czekapiki i czasem je sobie zjem, ale nie muszę już jeść ich ciągle. A właśnie jeszcze dalej o detoksie. Kiedy on się kończy, to wtedy my na przykład piszemy sobie taki regulamin współpracy z mediami społecznościowymi, ja jakiś taki kontrakt? Ja jestem totalną sztywniarą i totalną taką, ja jestem takim człowiekiem z natury chaosem, więc bardzo lubię wszystkie tabelki, jestem człowiekiem Excelem, żeby sobie radzić jakoś z chaosem swojego życia. I ja sobie lubię tak się umówić ze sobą. Wiadomo, że nie jest to kontrakt podpisany krwią i nie wiem, nie biczuję się, jak go złamię, ale że mam taki, bo to jest taki, ja się czuję mega luksusowo. Mam na przykład taki zwyczaj, że zapisuję sobie artykuły, które tam chciałabym przeczytać w aplikacji Packet, potem je wysyłam na taki swój tablet Remarkable i potem mam robić sobie w sobotę prasówkę i zamiast jakby tam, nie wiem, jednym okiem gdzieś tam scrollować, jak pracuję na tym niewygodnym ekranie te artykuły, to ja się czuję jak taka po prostu królowa luksusu, która sobie idzie do kawiarni albo sobie siada z herbatą na kanapie i sobie czyta na tym ekranie, który jest, Remarkable ma taki ekran jak Kindle, czyli to nie jest, jak on nie świeci, to jest jak papier. I sobie zaznaczam, bo tam jest taki rysik, co mnie zainteresowało. I to jest taki, nie wiem, taki miły rytuał, który mam wrażenie, że dodaje do mojego życia, a nie odbiera jak jakieś takie, nie wiem, neurotyczne czytanie 5 rzeczy na raz. I tak samo, nie wiem, no jak mam parę grup na Facebooku, które mnie interesują, na przykład grupa Ochennie do włosów. Nie wiem, czy w ogóle kojarzysz. Nie. Pewnie nie wiem. No to jest jak takie laboratorium chemika, niesamowite. Albo mam na przykład, nie wiem, chodzę do szkoły pisania powieści, tam też jest grupa nasza kursowa i ludzie sobie komentują teksty i sobie czytają swoje teksty i to też jest mega ciekawe. I ja to też sobie robię tam raz na parę dni, sobie wchodzę i sobie czytam i to jest, mam taki specjalnie przeznaczony na to czas i robię właśnie sobie herbatkę, żeby to nie było takie, że mi się to tak nie wlewało i żeby to nie było takim wypełniaczem. I dużo też przyjemniej mi się korzysta z tych mediów społecznościowych. Mam wrażenie, że dużo więcej z nich wyciągam wtedy. Więc ja tam sobie lubię zrobić regulamin, ale jak kto woli. Ale jaka to jest super zmiana narracji, nie? Że nagle to nie bycie w social mediach i robienie innych rzeczy jest luksusem. I mówiąc to, jak mówiłaś te rzeczy, to bardzo mnie też zainspirowałaś, bo ja pamiętam właśnie te czasy, zarówno czasy blogowe, nie wiem, czy miałaś bloglowin, się of nazywało. Course. Jak ja sobie teraz myślę, że miałam stronę, na której były pozapisywane moje ulubione blogi, dostawałam powolne, normalne powiadomienia. Chciałam powiedzieć, że ja dalej taką mam, nazywa się Feedly. Okej, okay, dobrze, taki ja to sprawdzę. Ja już mam tyle typów od ciebie, że po prostu jadę sobie zainstalować te wszystkie rzeczy. I naprawdę pamiętam parę lat temu, miałam taką refleksję, że to by się serio chciało wchodzić na te blogi i czytać te rzeczy? Bo to wymaga o wiele więcej wysiłku, żeby sobie to pootwierać w tych wszystkich kartach. Ja pamiętam, jak czasami miałam dłuższy przestój i widziałam te dziesiątki kart i byłam taka przeszczęśliwa, że będę oglądać sobie te stylówki. I najbardziej mnie cieszyło, że mogę przeczytać coś, co ta osoba ma do powiedzenia. Wtedy nie było właśnie żadnych stories, ani żadnego, w ogóle żadnego sposobu, żeby posłuchać tych swoich ulubionych twórców. I dla mnie to było coś wow. Zapomniałam o tym zupełnie. Tak mnie rozpieścił Instagram w swojej właśnie super instant, szybkiej formie. Więc to już mam po prostu food for thought, że tak powiem. Ale to samo właśnie w przypadku magazynów. Ja kocham, kochałam przeglądać magazyny, albumy. Niestety właśnie jestem tutaj bardziej analogowa, więc jeszcze muszę się przekonać do Kindla, choć ma on, jest on bardzo funkcjonalny, na przykład podróżując. Ale też wiesz, w kontekście magazynów, no to jednak składowanie tej makulatury nie jest ani sustainable, ani już nie jest praktyczne. Ale właśnie zrobienie sobie takiego dnia z pysznym napojem, gdzie możemy sobie przeglądać te magazyny i się poinspirować, popatrzeć sobie na piękne wnętrza w albumach. No, teraz jak o tym myślę, mega miła. Nie zamieniłabym tego na godzinę na TikToku. Tak, to jest mega miłe i myślę, że też różnica polega na tym, że to nie musi być super fancy album. Fajnie, w sensie jak coś lubię, to jasne. Dla mnie, nawet jak sobie czytam na tej grupie, co tam się wydarzyło, to i tak jest jakby inne doświadczenie, bo ja czuję, że ja to wybrałam i ja mam nad tym kontrolę i ja to robię, bo wybrałam, że chcę to w tym momencie robić, a nie wlewa mi się to jakby poza moją kontrolą.
jakbyśmy sobie wyobrazili, że nie wiem, że zamiast social mediów jest, nie wiem co, książka i przychodzisz do domu i ta książka cię od razu atakuje, że to nie jest tak, że bierzesz książkę z półki, kiedy chcesz sobie poczytać. Jeszcze leci audiobook w tle, już ci ktoś czyta. Tak, już ci czyta, już ci tutaj, co tam, nie wiem, gotujesz, wyciągasz lodówki i pomiędzy, nie wiem, pokrojeniem pomidora, a wrzuceniem go do garnka musisz po prostu zerknąć do tej książki. Znaczy, też są takie książki, jakby nie oszukuję, jak się czasem człowiek wciągnie, to tak bywa, ale nie jest to norma, nie? I potem idziesz do łazienki i oczywiście bierzesz tą książkę ze sobą. To jest w ogóle absurd, nie? To jest dla mnie największa tragedia, że te social media jakby przez to, że one są takie proste i że tak nas od siebie, takie ciekawe i tak nas od siebie uzależnia, i że to jest takie łatwo digestible, takie jakby łatwe do przetrawienia i w małych kawałeczkach, że tak nas od siebie uzależniły i że to one teraz ubierają za nas. I to jest ten problem, a nie media społecznościowe same w sobie. No i to jest w ogóle wątek na osobną rozmowę i planuję taką w niedalekiej przyszłości, bo ten temat mnie przeraża a propos tego, czy nasze poglądy i myśli są nasze. Mm-hmm. I to jest naprawdę mam ciarki. Mm-hmm. Lepsze niż horror. Mm-hmm. Bo rzeczywiście trudno i smutno jest przyznać, że ktoś stworzył nasz światopogląd i nasze, naszą codzienność, nasze wybory. Nie wiem. Nie chcę teraz przed świętami psuć wszystkim nastroju. Żartuję. Ale też słuchając ciebie dochodzę do takiego wniosku na koniec, że powiedziałaś, że sama zaczynasz się zastanawiać, czy w ogóle chcesz być częścią tego wszystkiego i tak sobie myślę, może to oznacza, że twoja kolejna książka będzie się nazywała Wychodząc z sieci. Myślę, że nie i myślę, że to jest takie coś, co jakoś bym tam zrobiła po prostu dla siebie, ale kto wie, może, who knows. No, ja też dlatego cieszę się i się nie cieszę, bo widzę też plusy papieru, ale jeden z plusów tej formy elektronicznej, w jakiej jest moja nowa książka, jest to, że zawsze można ją uaktualnić. Mhm. I ja już jakby rozmawiając z ludźmi w tym temacie, mam zapisanych, nie wiem, 10 rzeczy, które chcę dopisać w następnym wydaniu, więc who knows, jak sama będę miała takie doświadczenie, to pewnie chętnie dopiszę ten kawałeczek. To na sam koniec powiedz mi, jakbyś mogła wybrać swój taki jeden, może nie ulubiony tip, bo też nie chcę narzucać presji, taki jeden takeaway, taki jeden praktyczny tip dla osób, które słuchają, który nie jest, wiesz, detoksem dwutygodniowym, mm-hmm. ani jakimś takim wielkim krokiem, tylko takim jednym małym narzędziem, które mogłoby wprowadzić przyjemną zmianę. A mogę dwa? Możesz nawet trzy. Pierwsze to wyłączyć powiadomienia. Wszystkie. Oprócz takich niezbędnych i niezbędnych. Typu, że jak dzwoni telefon, to jest niezbędne. Tak. Albo jak, nie wiem, zamawiasz taksówkę, albo masz powiadomienie, chcesz zapłacić aplikacją bankową i musisz mieć powiadomienie, żeby ci przyszedł ten kod, czy jak to tam jest rozwiązanie. Tak. Ale nie jest niezbędne e-mail, Instagram w większości osób. Mhm. To mega dużą zmianę, moim zdaniem. Tak, potwierdzam. Mhm. A druga rzecz, telefon out z sypialni. W sensie super jest sobie ładować telefon poza sypialnią i nie scrollować wieczorem i przede wszystkim nie scrollować jako pierwszą rzecz rano, bo możemy sobie mówić, że ja się obudzę i poczytam sobie książkę, ale jak mamy ten telefon pod ręką, to w 9 przypadkach na 10 go odblokujemy i sobie zerkniemy, a co tam w mailu, a co tam na Instagramie. A tutaj pani, jak się nazywa ta kobieta z białą rękawiczką? Pani... Perfekcyjna pani domu. Znowu ma, pojechała na Malediwy. A coś tam. I od razu się wrzucamy w ten taki nadmiar bodźców porównywania się. Tak. No. Myślę sobie, ile razy otwieramy telefon, żeby zrobić rzecz X, a robimy YZ i zapominamy, co w ogóle chcieliśmy tam zrobić i pomijając, że tego nie zrobiliśmy. No? I wiele osób wtedy mówi, ale jak to, ale budzik. No to jest, mamy taki wynalazek, który... Jak zwykły budzik. Albo można ten telefon włączyć po prostu w innym pokoju, co ma ten plus, że musimy wyjść z łóżka, żeby go połączyć. Tak. Ja używam Apple Watcha, na którym też mam wyłączone powiadomienia i w nim jest budzik, a potencjał do scrollowania jest zerowy, bo ten ekranik jest taki, że się po prostu nie da. Więc są opcje. Dałaś wspaniałe 15 porad. Ale bardzo dobrze, zgadzam się ze wszystkimi i uważam, że były bardzo potrzebne. Asiu, tutaj bardzo dziękuję po raz kolejny za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. To była czysta przyjemność i ja się czuję nawet nie, że zaniepokojona, to ja się czuję bardzo właśnie tak podbudowana, zainspirowana. Wierzę, że w edukacji, samoobserwacji i wprowadzaniu zmian jest po prostu moc. Totalnie. I robimy to tak dla siebie i myślę, że tak warto z miłością i z miękkością do siebie podchodzić. Cudownie. Do zobaczenia przy następnej książce. Do zobaczenia. Dziękuję. Cześć. Pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję Marce Sonos za objęcie nad nim patronatu.
Po szczegóły o produktach zapraszam Was do opisu, a ja jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca. Kiedy to mam dla Was solówkę? Można mnie znaleźć również na Instagramie pod nazwą Karolina Sobańska, ale tak jak powiedziałam we wstępie, znikam i widzę się z Wami po przerwie świątecznej, czyli dopiero 9 stycznia. Podcasty będą ukazywały się zgodnie z grafikiem, czyli właśnie w każdy pierwszy dzień miesiąca oraz w każdy poniedziałek, jednak moja aktywność instagramowa będzie wygaszona. Sama nie mogę się doczekać tego, co się wydarzy w moim życiu, w mojej głowie. Wrócę do Was na pewno z przemyśleniami. To jest ostatni odcinek przed Nowym Rokiem. Mam nadzieję, że Wasze święta były przyjemne i to wejście w 2023 również będzie spokojne i dobre. Do usłyszenia. Cześć.